Dobra, generała. Ty, ja mu nie płacę, jak go nie ma. Zobacz, nie mam minus 9. Partiatik! Live. Stajni, nie? Zapłacić im? Minus 3 jest teraz. Za 3. 3 za 3. Nie płacę im. Znowu. Czy im zapłacić? I tak mamy 30. Dobra, zapłacę. Grew do tydzień 13. Jest. Lady Lena przyszła. Gołąbek. Drogi ojcze, król Iwo bardzo opłakuje stratę swego ojca. Pogrzeb odbył się, gdy tylko przybyliśmy do Atany. Nieobecność Talisa daje się silnie odczuć lordów i doradców. Razem z królem Iwo modliliśmy się o sprawiedliwość dla jego ojca. Mówią, że jest teraz w lepszym świecie. Podróż do domu pomogła królowi Iwo się uspokoić. Ma on świadomość, że jako król Dawer nie miałeś nic wspólnego z otruciem jego ojca. Mimo, że ty i król Iwo nie rozstaliście się w przyjaźni, król pragnie przeprosić za swoje słowa, ale mówi, że jego doradcy zmusili go, by podtrzymał swoją decyzję. Król Iwo chciałby wysłać ci wsparcie, jak obiecał jego ojciec, ale jego ręce są związane do czasu zakończenia sądu królewskiego. Liczy na twoje szybkie śledztwo w sprawie morderstwa, które jak wszyscy które jak wierzy, udowodni twoją niewinność. Okej. Okay. Król Iwo, nadal nie mogę się do tego przyzwyczaić. Przypuszczam, że nikt nie wyobrażał sobie, że Iwo tak szybko obejmie tron. Dobrze, że przynajmniej wie, że nie otrułem Talisa. Nadal musi przekonać jego lordów i doradców. Będą domagać się poznania winnego, zanim poprą plan wysłania całej armii na pomoc Davern. Znajdziemy sprawcę, jestem tego pewien. Zapytajmy Lord Sulie o coś jeszcze. Zapytaj o Dustiego. Dobra, przemyślmy to potem. Przyszła Lady Lena. Miło mi cię poznać, wasza wysokość. I moje szczere kondolencje z powodu Talisa. Chociaż wcale go nie lubiłam. W każdym razie, Lurs wyjaśnił mi twoją sytuację. Wiesz, że mogę pomóc. O kurde, Lurs. Czyli Lurs jest po jej stronie. Widzisz, masz coś, co chcę dać mojemu synowi. A właściwie to kogoś. Chciałbym, żeby twoja córka Asalia wyszła za niego za mąż. Wierzę, że znacznie wzmocniłoby to nasze relacje na nadchodzące lata. A na początku pożyczyłabym wam moją armię. 300 w pełni wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy. Wszyscy gotowi, by przeciwstawić się Radowi. A wraz z ludźmi 4 sztuki złota i 5 zasobów. Więc co ty na to? No czemu nie? Ale ona jeszcze nie jest dorosła chyba, ta córka. Muszę to przemyśleć. Uczciwa umowa. Tamtą sprzedałem za 3000 wojska i 22 złote, a tą sprzedaję za 300 wojska i 6 złotych. Coraz niżej, zaraz tą ostatnią to w ogóle za złotówkę sprzedam. Przemyślę to po prostu. Przemyślę to. Będę potrzebować trochę czasu, by to przemyśleć. Oczywiście, mój drogi. Poświęć na to tyle czasu, ile chcesz. Pamiętaj tylko, że Radowia nie będzie czekać, aż będziesz gotowy. Co za szmata. Co za szmata. Co to w dupę było? Co to miało być? Asalia. As, co tu robisz z tą miotą? Matka kazała mi zamiatać wszystkie korytarze. Dlaczego? Co tym razem zrobiłaś? Nic. Powiedz mi, co zrobiłaś. Nic, przysięgam. Twoja matka mi powie, co zrobiłaś, jeśli ty mi się nie przyznasz. Lepiej zacznę zamiatać, zanim mnie znajdzie. A tato kto?
wieśniaczkę? Jak dziwnie wygląda? Nazywam się Olivia, wasza wysokość. Pochodzę z lasu. Jestem przywódczynią kultu drzew w zachodnich lasach. Wiem, że prawdopodobnie nie jestem tu mile widziana, ale jesteście moją ostatnią nadzieją, wasza wysokość. Prosiłam o pomoc wszystkie sąsiednie wioski, ale ludzie gardzą moimi bogami. Moim bogiem. Pośrodku lasu rośnie święty dąb i z powodu wszystkich ostatnich opadów teren wokół niego został podtopiony. Strumień wody wciąż płynie po jego korzeniach. Próbowaliśmy zatrzymać wodę, ale nie mamy odpowiednich narzędzi. Nasz lud potrzebuje tego drzewa, aby się do niego modlić, wasza wysokość. Bez tego są przygnębieni i przestraszeni. Nie mogę znieść widoku ich bezradności. Pomóżcie nam, wasza wysokość. 12 złota ona chce. Święty dom? Czy modlisz się do drzewa? Tak, wasza wysokość, to drzewo Boga Grzmotu. Symbol miłości i życia, wypełniony uzdrawiającymi mocami. Proszę, nic złego nie może się stać z tym drzewem. Wasza wysokość, błagam. Kult drzewa. Niech wyznaje naszą wiarę na stos. Mamy wolność religii w tym kraju. A zwłaszcza takich szarlatanów, którzy chętnie poćpają, a ja na tym zarobię. Dobra. Mam dużo siana. Bardzo dużo. I dużo zarabiamy cały czas. Te 44 ziemniaki to złoto? Tak, tak. Powinnaś znaleźć na rynku kogoś, kto pomoże zatrudnić. Wasza wysokość, dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że nam pomożecie. Dopilnuję, aby nasi ludzie wiedzieli o waszym dobrym sercu. Mam nadzieję, że twojemu drzewu nic nie będzie. Nie mogę. Wasza wysokość, jestem wędrowym kupcem. Sprzedaję dość ekskluzywnej roby, jeśli jesteście zainteresowani. Jedwab, perfumy, książki i ozdoby. Co tylko wasza królewska dusza zapragnie. Coś mi się wydaje, że możecie być zainteresowani znacznie bardziej delikatnymi towarami. Mam do tego żyłkę, prawda? Słucham. Och, pył śmienicie, no. Kupimy narkotyki. Widzicie? Mam tutaj coś bardzo cennego. Satysfakcja dla najbardziej zniechęconych poszukiwaczy przyjemności. Niektórzy twierdzą, że jest to idealne lekarstwo, gdy człowiek nie czuje się szczególnie zmotywowany. Inni używają go wyłącznie do rekreacji. Ogólnie jest bardzo dobry, gdy ma się gorszy okres, wasza wysokość. Jedna paczka pyłu w cenie 7 sztuk złota. Jeśli macie ochotę na kolejną przekąskę, mógłbym dorzucić ją za cenę 5 sztuk złota. To byłoby dwie całe paczki w promocyjnej cenie 12 zł. Jeśli taka oferta nie jest wystarczająco godna waszego królewskiego siedzenia, to nie wiem jaka jest. Wezmę jedną paczkę za 7, wezmę dwie za 12. Twoje miejsce jest w moich lochach. Nie, nie zabiorę mu. Bo to jest inwestycja. Ja od niego wezmę pieniądze. Znaczy narkotyki i sprzedam to dalej. Więc biorę dwójkę. Biorę dwie za 12. Na co proszki są? Na zarobienie pieniędzy. Inwestujemy pieniądze. Za 12. Niech będą dwie paki. Dawaj. Przyjmę twoją ofertę. Wyśmienicie. Nie będziesz rozczarowany. Nasz produkt jest najwyższej jakości. To sama przyjemność prowadzić z wami interesy, wasza wysokość. Chyba sprawy. Sprzedamy to potem. Weź dwie, wsadź go do lochu. Nie dało się chyba tak, ale nie wiem. Dobra, najpierw wyruszmy. Kochanie,
Mam nowy trop śledczy. Co zrobiła Asalia? Kazałeś jej zamiatać wszystkie korytarze w zamku? To musiało być coś poważnego. Och, Eryku, z wiekiem zachowuje się coraz gorzej. Przekonała jednego z naszych służących, aby ćwiczył z nią walkę na miecze. O bogowie. Nie skończyło się to dobrze. Sługa skończył z ogromnym skaleczeniem na policzku. Nie powinieneś był pozwolić jej bawić się mieczem, Eryku. Wiem, że nie powinienem, ale czuję, że gdybym powiedział nie, i tak robiłaby to w tajemnicy. Wiem, Eryku, musimy zwracać na nią większą uwagę, zwłaszcza teraz, kiedy Luli tu nie ma. Lady Lena przyszła do mnie z propozycją. Asalia jest wciąż młoda. Myślałam, że nie będziemy musieli o tym myśleć przed bitwą. Wiem, nie byłem pewien, co jej powiedzieć. Jeśli się zgodzimy, to oferowała wsparcie w bitwie. Potrzebujemy jak najwięcej wsparcia, ale nie chcę, żeby Asalia już odeszła z domu. Decyzja pozostawiam tobie. Nie wiem. Pamiętaj, ile wydałeś na ślub? Tak, ale mogłem nie wydawać. Król i tak miał to w dupie. Za tanio też mi się wydaje, że to jest za mało. A nasze królestwo się ładnie teraz rozwija. Jeszcze wchodzimy w narkobiznes, gdzie będziemy mieć dużo pieniędzy. Pierwsze małżeństwo wyszło strasznie. Nie chcę tego powtarzać. W pewnym momencie będzie musiała wyjść za mąż. Wiem, to nie jest w porządku. Ale nie chcę, żeby wychodziła za mąż za nieznajomego. Na pewno znajdziemy dla niej kogoś bardziej odpowiedniego po bitwie. Ulżyło mi, trochę było mi sobie, trudno było mi sobie wyobrazić utratę dwóch córek w ciągu jednego roku. Nie tracisz ich, po prostu wychodzą za mąż. Wiem, wiem. Zaproszę Lady Lenę i poinformuję ją o mojej decyzji. Pamiętaj, że jesteś Żydem? No i co z tym? Czaj, wezwałbym tak to kogoś. Etona wezwać i sprzedać mu proch? A ogród jeszcze, tato. To co? Kogo wezwać? Giovanni? Giovanni? Zobaczymy, co będzie chciał. Te róże sprawiają, że to miejsce niesamowicie pachnie. To bardzo uspokajające. Nic dziwnego, że nasze dziewczynki lubią tu spędzać czas. Tu miałem coś znaleźć. Nic nie ma. Okłamał mnie? To jest pęknięcie. Szukaj? Serio jest do szukania coś? Skipnąłem, jak mówił o pęknięciu. Ta kostka broku wygląda, jakby została przesunięta. Gdybym tylko miał pod ręką coś ostrego i cienkiego, aby to podważyć. Miecz będzie za gruby, to musi być coś mniejszego. To jest ważne? Skąd ja mam coś grubego wziąć? Tym? Mogę tegoś użyć w tym miejscu? No ten zombie jest cienki. Ten zombie jest cienki. Ty, są... A nie, on mówił, że miecz będzie zły, tak? Może ona mi coś podpowie. Wasza wysokość? Masz coś przeciwko, jeśli go pogłaszczę? Nic, wasza wysokość.
podźgał. Ale nie ma tu żadnych itemów konkretnych. Globus. Kupiłem go na rynku. Nie jestem pewny, jak dokładnie jest. Jak dokładny jest. Aha, okej. Sam jesteś cienki. Jest jakiś problem? Tu nie ma żadnych itemów. Ale dobra, trzeba to jakoś podważyć. Musimy poszukać itemów. Może żonka mi coś da cienkiego. Igła. Mamy igłę. Walimy lotę. Szybko, szybko. Ta kostka brówym. No użyj tej igły. Mam! Kartka papieru. Och, to wygląda. To wydaje się być jakiś list. Zawiera mapę zamku. Jest w nim napisane. Znajdź wino w piwnicy. Wymieszaj z 7 kroplami substancji z fiolki. Niech nikt cię nie zauważy. Wygląda jak list z instrukcją dla tego, kto znalazł truciznę do wina Talisa. Jest pięknie ozdobiony kwiatami. Zwykle nie ozdabiamy tak naszych listów. Byłoby to zbyt kosztowne. Żydowskie królestwo. Może te rysunki pozwolą nam wytropić osobę, która napisała ten list. Ciekawe. Kochanie, mam nowy trop w śledztwie. Znalazłem kilka wskazówek, które mogą nas doprowadzić. Co znalazłeś? List. Znalazłem ten list. Zawiera instrukcję dotyczącą nalania trucizny do kieliszka wina oraz mapę naszego zamku. List wydaje się ozdobiony kwiatami, jak za dawnych czasów. Jak możemy wyśledzić tego, kto ten list napisał? To bardzo ważny dowód, Eryku. Zapytaj generała, czy zna kogoś, kto zdobi listy w ten sposób. Jeśli jest dostępny, prawdopodobnie będzie na murach. Aha, dobra, to jutro go zapytamy. Ale jeszcze mogę zapytać Andrew, ale chyba nie ma sensu. A nie, jego się nie da pytać. Ty czekaj, a tego... A mogę odłożyć tę igłę? Czy mam z tym biegać teraz? Ja pierdziele, slota mi zajęło, rozumiesz? List do córki, a no mogę wysłać. Jak sobie radzi u Dustiego, powiedz jej, że zapomniała pantofli. Po co mi powiedzieć, że zapomniała pantofli? O kota zapytam. Powiedz jej, że Cadani ciągle mnie męczy. W porządku, wasza wysokość. Napisz do niej list. Powinniśmy spodziewać się odpowiedzi w ciągu kilku tygodni. Dobra, no to co? Dalej chyba. Zaprosiłem tego Giovanna. Generał jest na misji. Nie pozostaje nam nic innego jak skip. Będzie gierka na tej pewnie ta. Sprzedaj córkę i niech... Sprzedał córkę i nie chce z nią rozmawiać? No wysłałem jej list. Igły gdzieś wykorzystać, spróbuj. No już wykorzystałem. Dobra, na razie skip. Generała trzeba zatrudnić. I tak go w sumie wyślę do roboty. Ale też muszę go zapytać. I chyba nic innego na razie nie bierzemy. Widzowie, szczać mi się znowu chce. Idę. Dzisiaj problemy z pęcherzem. Masz też tak?
pieprzyć dziada. Witam. O, dzięki Blackby za ogarnięcie. Dobra. Ej, dalej. Ty, ale ta gierka oddaje fest. Kunszt będzie kwitł. Żaden śmiertelnik nie może tego powstrzymać. Spotkamy się w środku nocy. Albowiem pył rozprzestrzenia się najszybciej wśród burzy piaskowej. Co? Co? To nie jest łamigłówka. To jest coś o narkotykach. Rozumiesz coś z tego, Andrew? Obawiam się, że tylko tyle to co... Tyle co ty, wasza wysokość. Coś mi jednak mówi, że ma to związek z pyłem wyroczny. Powinniśmy przekazać to albo Lursowi, albo Etonowi. Decyzja należy do was, wasza wysokość. Dobra, generał, podejdź tu. Wasza wysokość, znalazłem bandytów. Była ich spora zgraja. Pili w pobliskich lasach. Pozwoliłem wieśniakom się nimi zająć. Jestem gotowy na dalsze rozkazy. Dziękuję ci. Miejmy nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Okej. Okay. Jawon. To jest ten, co go zaprosiliśmy teraz, tak? Lord Jawon, wasza wysokość. Moje kondolencje z powodu śmierci Talisa. Słyszałem o Radowi. Pomogę ci z nimi. 120 ludzi będzie na twoje rozkazy. Dam ci również pęd złota, ale tylko jeśli Sir Fidrik również dołączy do twoich szeregów. Nie chciałbym go zdenerwować. Sir Fidrik? Bitwa o Brianę? Z pewnością słyszałeś. Prowadził siły obronne, odparł pięciokrotnie silniejszą armię. Uuu, mój przełożony, służyłem pod jego sztandarem. Narsur, dzięki za suba, witam. Siemano. Chociaż minęło wiele lat, pozostajemy w kontakcie. Trenujemy razem. Muszę powiedzieć, że ostatnie lata nie były dla niego łatwe. Dobra, przyda się taki nam też. Aby być punem. Natychmiast wyślę gołębia. Nie martw się, wasza wysokość. Jestem pewien, że Sir Fidrik pomoże. To tylko formalność. On ten ząb. Masz obszerną bibliotekę, wasza wysokość. Czy nie masz bestiariusza, w którym mógłbyś to sprawdzić? Nie sądzę, żebyśmy mieli w naszej bibliotece bestiariusz. Ja też nie. Myślę, że ktoś, kto osobiście zajmował się zwierzętami, wiedziałby więcej o tym zębie. Ten list jest napisany na bardzo misternie zdobionym pergaminie. Czy wiesz, skąd może pochodzić? Niektórzy lordowie używają ozdobnego papieru, by chwalić się swoim bogactwem, ale ja nie znam nikogo, kto by to zrobił. Okej. Okay. Czy dzisiaj, no, one shot tej gry robimy dziś, no? To jest, o kurde, już jest 22. Ty na tej grze tak czas zapieprza, że to jest luj. Wasza wysokość, przychodzę do ciebie ze specjalną prośbą. Aby zmienić dżgacza w księcia, muszę znieść
jego klątwę. Zbadałam ten temat do głębi. Myślę, że jesteś najmłodszą z nas, która umie czytać co dalej. Cóż, kazałem Denice to dla mnie przeczytać. Kocham go już tak mocno, jak tylko potrafię. Cały czas głaszczę i łaskoczę koło brzuchu. Ale teraz muszę sprawić, by był bogaty. Wasza wysokość, czy mogę prosić o jedną sztukę złota? Oddam. Jedna sztuka złota, żeby już z tą... Żeby Jesz stał się bogaczem? Masz. Proszę. Dziękuję, ojcze. Twoje wysiłki zostaną zapomniane. Muszę też znaleźć czarnego koguta. Siodłem. Nie wiesz, gdzie mogę takiego znaleźć? Och, ty kartoferku. Niestety nie wiem. W porządku, mój królu. Sama znajdę. Czekaj, ty, bo mi się yerba w ogóle kończy. Dla 22. Black Cock, no. No dałem, dałem. Sir Friedrich, 80 wojska. Kurde, nie wiem, czy najpierw Etona nie wezwać. I nie ogarnąć, co z tym listem dalej. Muszę pomyśleć. Etona? No też tak myślę, zaraz ogarniemy. A tu nie ma nic dzisiaj do łażenia? No ta, jeszcze muszę sprzedać to, ale... A dobra, niech będzie. Eton. Nie wzywaj Etona jeszcze, załatw najpierw tę wioskę, którą ci zlecił, ale mam tylko dwa sloty. Nie wiem, czy to w ten sposób działa, ale by mi... Ledwo dwa dał. Więcej kupię i znowu go wezwę. Aj, do generała miałem iść, masz rację. Wasza wysokość, spójrz na ten list. Znalazłem to w ogrodach. Ma nietypowe zdobnictwo. Poznajesz je? Nie, wasza wysokość. Nigdy też nie widziałem tak eleganckiego pisma. Mogę zapytać, czy ktoś wie... Czy ktoś w wiosce coś wie? Co myślicie? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Niech będzie. Zrób to dyskretnie, proszę. Ty. Nie, co ja zrobiłem? Nie mam tego listu teraz? Przecież przyjdzie ten parch do mnie, nie pokażę mu listu. Nie mam ten list. Ale nie, bo ja ten też miałem mu chyba pokazać, poza tym, poza sekretną wiadomością. Dobra, Luis, tym jest dobrze. Skip dnia tak to, w takim razie. Generał poszedł. Dobra. Jego nie ma, więc przynajmniej mu nie płacimy. 50 zł. Zapłać 4 albo strać 3. Nie płaćmy. Trzech żołnierzy. Albo Luis zapłaćmy. Dziękuję Uszek Buszek za 2 miesiące. Dobra, lećmy dalej. Tydzień 15. Przybył. I gołąb. Drogi Eryku, słyszałem, że jest już za późno, bym mógł poślubić twoją córkę. Mieliśmy pewne problemy, ale będziemy gotowi przed upływem 4 tygodni. Wierzę, że możemy rozważyć również inne opcje i mam nadzieję, że otrzymasz obietnicy. Co? A przed upływem 14 tygodni? Jak? 14 tygodni? Ty, ale jak? On tu z wojskiem będzie?
Tak szybko? Miał być rok. Oni to wiedzą. Przybędą po kolejną córkę. 14 tygodni? To za wcześnie. Musimy zebrać armię. Musimy zawrzeć sojusze. I mieć nadzieję, że Iwo nam pomoże. Jak? Co się odpieprza, widzowie? Co się dzieje? Obudziłeś się. Naprawdę nas przeraziłeś. 14 tygodni. Musimy zgromadzić sojuszników. Przygotować się do bitwy. Uspokój się. Przejmujesz się jeszcze bardziej niż ja. Wszystko będzie dobrze. Mamy dużo czasu na przygotowania. Lekarze twierdzą, że zbytnio się martwisz. Gdybyś był młodszy, nie byłoby to zbyt wielkim problemem. Ale w twoim wieku jesteś bardziej podatny na skutki stresu. Musisz dbać o siebie. Jak mam to zrobić? Musimy przygotować się do bitwy. Nie mamy armii. Tak, musimy, ale musisz zachować spokój. Wszystko będzie dobrze. A teraz do dzieła. Masz jeszcze trochę pracy przed sobą. Masz rację. Muszę się tym wszystkim zająć. Oldge, no. Ty, nie jest dobrze, naprawdę. Ja pierdzielę, nie jest dobrze. Jest tu giga źle. Odłóż to. Wasza wysokość, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Tak, czuję się trochę lepiej. Czy coś się wydarzyło, kiedy mnie nie było? Nie, wszystko jest jak było. W sprawie tego listu. Musimy skupić się na zebraniu jak największej liczby sojuszników w ciągu najbliższych tygodni. Zaproście lordów i ustalcie, jak możemy zawrzeć z nimi sojusze. W międzyczasie powinniśmy również skupić się na przedmiotach dowodowych niezbędnych podczas Sądu Królewskiego. Przesłuchajcie lordów i sprawdźcie, czy którykolwiek z tych rzeczy może to prowadzić. Nie chcę was stresować, ale mamy tylko 14 tygodni. Zgadzam się, nie powinniśmy się rozpraszać drobnymi sprawami. Weźmy się do roboty. Witam, widzu, witam. Ty, no jest tragedia. Mamy 14 tygodni tylko. W czym mogę służyć, wasza wysokość? Znalazłem list. Ten list napisany został na ministernie zdobionym pergaminie. Kiedyś ludzie je zdobili, teraz to już wyszło z mody. Jeśli chcesz znać moje zdanie. Nie wiem, kto mógł to wysłać. Nie wiesz, od kogo otrzymujesz listy? Nie do końca go otrzymałem. Nieważne. Ta daje na wiadomość do ciebie. Idealnie. Co? Daj mi za coś za to. Ty, ale ja nie mogę mu tego pyłu jeszcze dać. A, mogę. Kupiłem trochę pyłu, Lordzie Eton. Możesz go sprzedać, jeśli chcesz. Dziękuję, wasza wysokość. I kiedy mi siano za to da? Kiedy? O nie, znowu ten bez butów. Wasza wysokość, mogę prosić o twoją audiencję? Powinien zrobić trochę ryb. Jak zawsze, wasza wysokość. Ale ze mnie jest... Co? Zasnąłem. Głupi Stefan. Zawsze muszę wszystko zepsuć. W każdym razie, ktoś zajumał mi wędkę. Teraz nie mam nic. To było wszystko, co mi zostało. Sam pieprzy! Gdybym zobaczył, jak się stoczyłem, zaraz pokazałoby mi, gdzie moje miejsce. A, żona jakby zobaczyła. To wszystko moja wina, wasza wysokość. Chciałem tylko, żebyśmy ją... Ona i dzieciak dobrze się bawili. Więc zebrałem wszystko na moją łódź. Potem przyszedł sztorm. I jak wywrócił łódź do góry nogami, przysięgam, że nie wiedziałem, wasza wysokość. Kiedy obudziłem się na brzegu, już ich nie było. Więc czekam tam każdego dnia i łowię, aby zrobić czas. Ale teraz nie mam nawet wędki. Proszę was, żeby jakoś wspomóc starca. Gdybym mógł prosić o kawałeczek złota. Przysięgam, kupię wędkę i nic więcej.
7 złota na żywność, nowe ubrania. To jest w pewnym sensie inwestycja. Co jeżeli wyjdzie na ludzi? Możemy zainwestować. Daj 7. Dobra, niech będzie. Weź te złoto i uporządkuj swoje życie. O mój słodki Boże, nigdy nie widziałem tyle złota. Jesteś moim wybawcą. Nie ma na to, Stefan. Dbaj o siebie. Lady Iliada. Kto to w duchu? Słyszałem, że Lena złożyła wam propozycję. Muszę powiedzieć, że to dobrze, że się na to nie zgodziliście, wasza wysokość. Nie popełniajcie błędu, nie przyjmujcie jej oferty. To małżeństwo nie może dojść do skutku. Wygląda na to, że nie wiecie o klątwie, która nęka rodziny Leny. Przekleństwo? Co za klątwa? Mówią, że jeśli jej syn nie weźmie udziału w akcie małżeńskim przed swoją 20 wiosną, zaśnie i nigdy się nie obudzi. Czy można zdjąć klątwę? Czy istnieje sposób? Tak. Dlatego Lena desperacko szuka kogoś, kto poślubiłby jej syna, aby zdjąć klątwę. Problem polega na tym, że nie można się jej całkowicie pozbyć. Jeśli jej syn się ożeni, mówi się, że przekleństwo przejdzie na pannę młodą i ta umrze następnej nocy. Chcecie zaryzykować? Dziękuję za info. Ale ona może kłamać. Zdecydowanie przemyślałam układ w sprawie małżeństwa Asali. Aż żebym przemyślał, rozważy twoją radę. Ty! Ciekawe, ale to może być fake news? Czy nie? Wasza wysokość, przyszłam wam powiedzieć, że woda wokół dębu zniknęła. A, to jest ta druidka. Nasz lud nie modlił się, ani nie spowiadał od tygodni. Ach, są teraz tacy szczęśliwi. Przyniosłam wam coś małego jako prezent. To bukiet wykonanych ze opadłych liści dębu. Z liści, tak? Zachowałam je z zeszłego roku. Przyniesie miłość i szczęście do sali tronowej. Cóż, dziękuję, jak sądzę. Mam nadzieję, że tak będzie. Zostawię to przy oknie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to. Na co mi ten bukiet z gówna? Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Mario dał na Goliborde 5 złotych. Dzięki bardzo. By twój stary spierdolił czy umarł. Dziękuję bardzo. To nie ty, Mario, a okej. Okay. Ciężko powiedzieć. Obydwa kończą się w ten sam sposób, że nie dostajesz więcej informacji od niego. Więc nie ma znaczenia. Wasza wysokość. Przynoszę wam specjalną rzecz w całej jej magicznej okazałości. Jest godny jedynie królów. Nikt inny nie zasługuje na tą wspaniałą istotę. Wasza wysokość. Przedstawiam mój magiczny kołgór. Co? Nie dajcie się zwieść oczu. Black Cock, no? To nie jest zwykły kogut, wasza wysokość. Ten gokut został zaczarowany. Potrafi odróżnić kłamstwo od prawdy? Ale może kłamać! A kiedy wyczuje kłamstwo, wyrazi swoją dezaprobatę. Wierzę, że byłby to bardzo cenny nabytek. Pomoże wam rządzić lepiej niż jakikolwiek inny doradca. Widzicie? Nie jestem kłamcą. Kogut milczał! Ja pierdzielę, no chłopiec sprzedaje pościel, co wyleczy raka. Jak mogę się upewnić, że to działa? Spróbujcie sami, wasza wysokość. Powiedzcie kłamstwo lub prawdę. Skłam przy gogucie? Nie, bo on na pewno wie o tym, że ja będę próbował skłamać. I coś zrobi. On na pewno wie o tym, że ja będę próbował skłamać. No przecież to jest oczywiste, że ja bym próbował skłamać, żeby zobaczyć, czy kogut wie, że ja kłamie. Więc powiem prawdę. Na siebie jestem bardzo... O kurwa. Widzicie? Nie kłamałem, wasza wysokość.
Kurde w dupę, oszukał mnie. Ja pierdzielę, 18. Nie no, nie kupuję tego, to jest fake. Dziękuję, miętowy dorek. Ale ciekawe jest, bo ta córka coś gadała o kogucie. To mnie ciekawi bardziej niż to, że to jest fake. Dzięki, Grimshot. Dasz córce? No właśnie, chciałbym 16. Może by zaryzykować, szczerze. Tylko no... Luj. Nadal nie wiem, czy to istotnie działa. Ale moja córka byłaby z niego bardzo zadowolona. Dobra, wasza dobrze, wasza wysokość. Tylko upewnijcie się, że go nie zgubi. Pozwólcie, że wszystko ustawię. Black Cock za 16. Przecież on kosztował drożej niż karczma. Ja pierdzielę. Chłop jest... Dałem się naciąć jak śmieć. Bajcie się, wasza wysokość. Sedani go pokocha. Muszę ją później znaleźć. Ale się jak szmata dałem naciąć, trudno. Kiedy go zaprosić, że mi dał pieniądze? A jak go zaproszę, to on mi da pieniądze za to. Ale dobra, może teraz Sir Friedrich w tym czasie wróci tamten szmaciarz, to wyślę na wioskę go i potem dopiero zaproszę Etona. To ma sens. I musimy przekonać jego, to on się on dołączy. I on też się dołączy po wiosce. Już będziemy mieli sporo wojska, dobra. Niech będzie. Opa, jest ten kogut. Wasza wysokość, przyjdź się ze mną zobaczyć w sali tronowej. Pozwól mi skończyć karmić dźgacza, ojcze. Przyjdę później. Dobrze, kartofelku, będę czekać. Co przetestuj najpierw? Ja nie wierzę, że on działa. Ja go kupiłem tylko, żeby tego. Nie dam się dymać. Rozumiesz? On nie działa. Tak, ojcze? Działa? Dałeś sobie wmówić. Tym... Będę królem, który decyduje, czy ktoś mi prawdę, czy nie. Po tym, czy kogut skrzeczy. Się zastanów. Ja pierdzielę, zastanów się. Ja muszę sam decydować o tym, bo jestem takim królem. A nie, bo kogut skrzeczy. Ja pierdzielę. Idziemy. Skip chyba, tak? Wysłałem już tego. To magiczny kogut, to jest różnica. Dobra, idź z babką, kup garki. Wyleczą mi gangrenę. Opanuj się. Opanuj się, chłopie. Naprawdę. Przestań. To jest Black Cock i tyle. Nic więcej, nic mniej, rozumiesz? Dobra. Wiem, że mamy teraz bardzo pilne problemy, ale biorąc pod uwagę incydent z zeszłego tygodnia, być może powinniśmy pomyśleć o następcy tronu? Lata mijają i nikt z nas nie staje się młodszy. Jeśli nie będziecie mieć prawowitego następcy, Ivo jest następny w linii. Ja pierdzielę. Nie jest złym człowiekiem, ale prawdopodobnie Daven po prostu stanie się częścią Atany. Zapewniam cię, że Aurelia i ja pracujemy nad następcą. W tym wieku to już nie jest takie łatwe. Oczywiście, trzy córki
I to już mnóstwo, wasza wysokość. To już mnóstwo. Pozwól mi się tym martwić, gdy już poradzimy sobie z Radowią. Wasza wysokość, nie dowiedziałem się nic konkretnego na temat wzoru z listu, ja. Ale powiadałem, że królowie północy zwykle ozdabiają swoją korespondencję, aby przechwalać się swoim bogactwem. Północy. Może niektórzy z naszych północnych lordów przejęli te tradycje. Dziękuję, generale. Ale jaki skrywa wiedzieć, który to jest północny lord? Grubo ubrany będzie? Tam jest zimniej? Teraz będę każdego pytał, skąd jesteś? Skąd jesteś? Skąd jesteś? Skąd jesteś? Dobra, co ty chcesz? Szukam sojuszników. Lord Yavan wspomniał, że możesz pomóc. O tak, słyszałem o waszych problemach, wasza wysokość. Radowianie nie mają odpowiedniego przeszkolenia, ale bogowie tylko wiedzą, co mają do dyspozycji. Moich 80 ludzi, 4 sztuk złota i 2 zasobów będą dla was dobrodziejstwem. Jako szlachetny rycerz mam obowiązek pomagać potrzebującym. Nie mogę jednak pozwolić kłamcom plamić honoru rycerza. Bitwy o Brienne Keldef. Pod moim dowództwem pokonaliśmy armię dwugłowego ptaka. W swoim czasie straciłem 3 palce. Przycierpiałem wiele złamanych kości, a noaksy ani jednej blizny. Nawet najlepszy siermiarz ma blizny. Wielu walczyło i zmarło. Ten noaksy, pokażcie mi jedną osobę, która może zweryfikować jego osiągnięcia. Kogoś, kto faktycznie widział go podczas walki. Z tego co wiemy, to tylko pięknie sformułowane kłamstwa. Noaksy jest oszukańcem, kłamcą i proszę, byście pomogli mi to udowodnić. Kolejny, ja pierdziele, nikt do mnie nie dołączy. Ciągle tylko pieprzą, że kogoś mam przekonać. I ten znowu będzie kogoś i kogoś. Ja pierdziele, oszaleję za. Ten człowiek musiał nieźle zaleźć za skórę, kim on jest. Noaksy, pogromca smoków. Ej, pasuje do zęba. Jak sam siebie nazywa. Myśli, że jest rycerzem, ale daleko mu do tego. Zwykle dużo podróżuje, ale słyszałem, że ludzie widzieli go ostatnio w Davern. Jeśli go spotkacie, z pewnością opowie tą samą historię, którą opowiada wszystkim. Coś o gryfie i drzewie. Podpala drzewo, wielki gryf przybywa, by uratować młode, ale jego skrzydła zajmują się ogniem. Spada i noaksy go wykańcza. To nie ma znaczenia. To zawsze ta sama historia. Zmieniam zmienione szczegóły. Powiedz, dobra. Twórca tylko bójdę, oczywiście go tam nie ma. Zobacz jednak, co powie. Jeśli przyniesie ci dowód, złapiemy go na gorącym uczynku. Pomóż mi pokazać wszystkim, co on za jeden, a ja stanę u twojego boku. Ja pierdziele. Porypało ich. Porypało. Kogut się nie odezwał. Pieprzyś tego koka. Wasza wysokość, przybywam z tawerny. Biznes szedł bardzo dobrze, ale ostatnio miałem pewien problem i wszystko wymyka się spod kontroli. Tawerna stała się doskonałym miejscem dla wszystkich, aby się spotkać i miło spędzić czas. Ale niektórzy lokalni stręczyciele dostrzegli okazję, by wykorzystać to miejsce i zacząć gromadzić tu swoich klientów. Na początku było to w porządku, jedynie parę dziewczyn przechodzących się tu i tam od czasu do czasu. Dziewczyn? Teraz tawerna zamieniła się w burdel, aha. Ludzie odwiedzają nas tylko dla dziewcząt. Muszę przyznać, mają sprzedaż. Moja sprzedaż poszybowała w niebo. Przyciąga klientów, ale stręczyciele w zasadzie przejęli moją tawernę. Powodują wszelkiego rodzaju kłopoty. Jak możesz sobie wyobrazić, wasza wysokość? Niemal co tydzień muszę sobie radzić z tymi pozbawionymi szacunku, brutalnymi mężczyznami. Boję się, że wkrótce całkowicie przejmą tawernę i zostają mnie z niczym. Z drugiej strony, jeśli ich wyrzucę, po prostu przyniosą się do innego baru. Stracę wszystkich klientów i będę musiał zamknąć teraz. Dziękuję, Flap, za 17 miesięcy. Siemano, witam. Dziękuję bardzo. Ty. Wykopać ich.
Boję się, że jak wezmę dwójkę, to przestanie płynąć siano z baru, bo przejmą ten interes. A jak wezmę jedynkę, to może też przestać płynąć pieniądze. Wykop? Nie wiem, serio. Albo wróć innym razem. I niech po prostu będzie jak jest. A jak będą większe problemy, to może przyjdzie do mnie wtedy i ustalimy, co robić. Ma to sens? Tak. On do mnie przyjdzie, jak będą większe dymy najwyżej. To tak jakbyś wziął dwójkę? Nie. Bo wtedy do mnie przyjdzie i powie, że przejęli jego interes. I ja wtedy wyślę wojsko najwyżej. SG? I odbijemy bar. Wojna o bar. Kurde, ciężko. Chciałbym pomóc, ale w tej chwili moje zapasy są ograniczone. W porządku, wasze wysyłaj. Wrócę 2 tygodnie. O, i git. 2 tygodnie czasu jeszcze na przemyślenie tego. Wasza wysokość, pożar szalał w naszej wiosce w zeszłym tygodniu i nam pomogliście. Pomoc nadeszła w samą porę. Kapliczka zaczęła się palić, ale udało nam się ją uratować. Chciałem tylko przynieść wam najszczersze błogosławieństwa, wasza wysokość. Na zawsze będziemy ci dłużni. O kurwa. Mam nadzieję, że... Ty, ale że kłamy niby? Nie było pożaru? Dobra, nie wierzę temu kogutowi Lui. Ojcze, zastanawiam się, czy moglibyśmy znów poćwiczyć walkę na miecze. Może później? Dobrze, w takim razie. Dobrze, dobrze. Później przyjdę. Masz Black Coka. Kogut? Jest czarny! Ojej! Jesteś najlepszym ojcem na świecie. Mój drogi, jesteś taki piękny. Dźgacz cię pokocha. Dziękuję, wasza wysokość. Baj o niego. Kocham cię, ojcze. Niech im bogowie mają w pies. Co jest w dupę? Czekaj, on mi gadał, że muszę tego typa znaleźć. Ja pierdzielę, to śledztwo w ogóle się nie przesuwa, w ogóle. Stoimy w miejscu. Co to w dupę? Co się dzieje? Co za Maja? Tak, ojcze? Kto to jest? Widzę, że już znalazłeś kogoś, z kim możesz ćwiczyć. Cóż, nie będę na ciebie czekać cały dzień, prawda? Nie widziałem cię wcześniej. Kim jesteś? To jest Maja. Pamiętasz, kiedy wymknęłam się na przyjęcie weselne? To, na które nie powinnaś była iść? Cóż, tak, w każdym razie wtedy poznałam Maję. Dobrze się bawiłyśmy na weselu, więc pomyślałam, że byłoby miło, gdyby przyszła w odwiedziny. Wasza wysokość? Widzisz? Nigdy nie dam jej rady. Ja ją pobiję. Dobrze sobie radzisz z mieczem. Kto cię nauczył tak walczyć, Maja? Mój ojciec jest szermierzem. Pokazał
mi kilka sztuczek i pozwala ci bawić się mieczami? Bo ja mam mówić, że zawsze musisz być gotowy na atak wroga i że nigdy nie wiadomo, kiedy uderzy. Ha! Tak mówi ojciec. Twój akcent. Co z nim? Nie potrafię rozpoznać twojego akcentu. Nie jesteś stąd. Moi rodzice pochodzą z Beravi. Przyjeżdżaliśmy tędy i zatrzymaliśmy się w stolicy na kilka tygodni. To strasznie daleko stąd. Gdzie są teraz twoi rodzice? Prowadzą niewielki interes na rynku. Pozwalają mi się zapuszczać tu i tam. Tak, są wędrownymi kupcami. Tak jak my. Maja pokazała mi kilka sztuczek z mieczem, których nauczyła się podczas swoich podróży. Ciekawe, kupiec, który umie walczyć. Chciałbym kiedyś poznać swoich rodziców. Przekaż proszę, że mają moje zaproszenie. Dziękuję, wasza wysokość. Przekażę zaproszenie. Na pewno chętnie was odwiedzą. Cała przyjemność po mojej stronie. Chciałem zapytać o Cedani. Patrzę za waszym wykiem. Czy to przypadkiem nie wy ją nakręciłyście? Więc słyszałeś o dźgaczu. Nie patrz na mnie, Cedani wymyśliła to imię. Cedani bardzo chciała z nami ćwiczyć i musiałyśmy wymyślić jej jakieś zajęcie, żeby ją od tego odciągnąć. Powinieneś się cieszyć, że nie biega z prawdziwym mieczem, ojcze. Okej. Tylko się nie pokaleczcie. Nie bawcie się mieczami. Niech się bawią. Tylko nie przychodźcie z krzykiem, jak odetniecie sobie palce. Dziękuję, ojcze. Kurde. A tu co? Black Hawk tu jest. List. Północni lordowie, ale skąd ja wiem, kto jest z północy, widzowie? Wasza wysokość. Jak twoja misja? Czy zmieniłeś już dźgacza w księcia? Nie, jeszcze nie, wasza wysokość. Dźgacz uwielbia swojego koguta? Tak mi się wydaje. Ale nie chcę na nim jeździć. Myślę, że muszę skłonić dźgacza, żeby mi pomógł, żebym była mu winna obietnicę. Wiem, co mogę zrobić. Wyślę go na misję. Tylko nie rób nic niemądrego, kartofelku. Nie zrób sobie krzywdy. Tak jest, wasza wysokość. No, porypana sprawa, porypana. Nie wiem, jak posunąć dalej tego. Na globus? Z listem? Ciekawa teoria. A list tu się nie da tak jak igieł. Nie, nie da się. Dziękuję, Stoner, za 17 miesięcy. Masz mapę? No ale co, chciałem mapę? Nie ma napisane, kto jest z jakiego królestwa. Tutaj też nie. Chyba, że tu będzie w postaciach. Rodzina? Jezu, ile questów. Przesłuchania. Gdzie możesz wykorzystać słowo polnoc? Zastanów się, Pepga. Co ty pieprzysz w ogóle? Gdzie możesz wykorzystać słowo północ? Co to w ogóle znaczy? Gołębia? A, w gołębie nie wysłałem. Siema. Czekaj. Ja wysłałem już tego. Wyślijmy go tutaj. Generała wysyłam. Okej. Ty zaprosić tego?
Etona, bo wróci za tydzień generał, to Eton akurat będzie. Tak? Dawaj maszę S zarobek. No ma 1 złota. Czekaj. Dobra, skip tak to. Czekaj, czekaj. Zapraszam tego. On... Zapraszam teraz Etona. Przyjdzie generał, powie o tej wiosce i od razu Etona wykonamy tego questa. No Axiego zaprosić? No też, też, ale... Nie lepiej Etona najpierw i questa dokończyć i w końcu będziemy mieli wojsko dodatkowe i 6 zł. Albo dobra, no Axi najpierw, niech będzie. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę